Dzień dobry Państwu, Michał Bielonek, witam w mediach narodowych i zapraszamy na program, w którym powracamy do afery Skok Wołom. A moimi państwa gościem jest Marcin Karniński. Dzień dobry, witam pana Dzień bardzo serdecznie. Państwu. Podczas ostatniej naszej rozmowy, panie prezesie, wspominał pan o wiceministrze, już byłem wiceministrze piebiaku z Resortu Sprawiedliwości, który powinien stracić stanowisko nie za aferę za hejt w sieci, a za sprawę związaną ze skokiem Wołomin. Gdyby pan rozwinął właśnie tę myśl. O ironio, nie tylko podczas rozmowy z Panem, ale kilka dni wcześniej podczas rozmowy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem w Toruniu. Również użyłem tego nazwiska, to zadziwiająca zadziwiająca zbieżność wydarzenia, a kilka dni później już pan minister Łukasz Piewiak przestał być ministrem. Nazwiska w sensie, oczywiście w kontekście negatywnym, w kontekście otoczenia ministra Ziobro, tego otoczenia, które jest przychylne dla tych nieprawidłowości, które się działy w postępowaniu upadłościowym Skogłowominy, a nieprzychylne dla interesu poszkodowanych, interesu całego społeczeństwa, czyli mówiąc krótko dla urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zakładam, że bez wiedzy pana ministra Ziobry przykrywali tą aferę. Dlaczego pan tak zakłada, że minister e, zakładam, nie wiedział o tym. Zakładam tak, dlatego że e, zachowania tych ludzi i to, co panu pokazałem przed programem, że e, jednak sprawa za, zaczynała się, sprawa tak naprawdę zorientowania się, co w postępowaniu upadłościowym się dzieje i, i kto jest głównym prze, przeciwnikiem i, i kto jest głównym, powiedziałbym, arbitrem grupy przestępczej, w tym postępowaniu było jasno dla nas już z tego, co widać w tych dokumentach w lutym 2016 roku. To wtedy minister Ziobro wyznaczył, tak jak powiedział, jednego z najlepszych swoich prokuratorów do tej sprawy, pana Krzysztofa Masło, to luty 2016 roku i, i deklarował, że, że na poważnie tą sprawą prokuratura się zajmie. Jeszcze wtedy nie był prokuratorem generalnym. Ten wniosek, który tam jest u pana na biurku, to wniosek. Jego sekretarza, pana Michała Wosia, do prokuratora generalne, generalnego pana Seremeta. Mhm. I to wniosek, który jest pełen obaw o to, co dzieje się w postępowaniu upadłościowym, zarówno ze strony Sądu Gospodarczego przy ulicy Czerniakowskiej, jak i, przy, jak i ze strony pana Sedyka Lechrosława Kochańskiego. I to nie są przypadki. Rzeczywiście ci ludzie mieli, e, mieli wtedy na początku 16 roku, na początku kadencji niemal, że e, chęci i zapał do pracy. Co się stało, że nagle ktoś e, pół roku później przełącza wajchę i, i postępowanie upadłościowe z mi toczy się swoim torem, bez żadnego nadzoru praktycznie. E, a to, że bez nadzoru to widać w piśmie, w kolejnym piśmie które panu pokazałem przed programem, które sygnuje swoim podpisem pan Łukasz Piebiak, to odpowiedź z 2017 roku, bodajże z. Z końca ma... lutego, 20 lutego 2017, to jest pismo wiceministra Piebiaka do marszałka Sejmu, do Marka Kuchcińskiego. Tak jest. To jest pismo, które zostało przez pana Piebiaka zaprezentowane na Komisji Finansów Publicznych, która w tym dniu. Lub kilka dni później się odbyła, bo to Komisja Finansów Publicznych po głośnym posiedzeniu tej komisji w styczniu bodajże 2017 roku, kiedy zgłosił się dosłownie cały garnitur na Komisję Finansów poświęconą nieprawidłowościom w postępowaniu upadłościowym z Kogułomin. Cały garnitur urzędników od poprzedniej ekipy z KNF-u z panem Kwaśniakiem na czele. Po aktualną ekipę, po reprezentację Prokuratury Krajowej, po reprezentację bardzo ważnych urzędników z NBP łącznie z paną Anną Trzecińską, z którą potem mieliśmy wątpliwość, wątpliwą przyjemność spotkać się jeszcze kilkakrotnie. Można powiedzieć, po reprezentację na bardzo wysokim szczeblu Kasy Krajowej, to, to Stowarzyszenie Świętego Michała sprawiło, że taka komisja w Sejmie się odbyła, i owocem tej komisji. I kilku następnych był właśnie dezyderat sygnowany przez Komisję Finansów Publicznych, jeszcze wtedy pod kierownictwem pana, nie pamiętam czy to jeszcze był pan Jaworski, czy już pan Sasin, chyba pan Sasin z Pisu. Ten dezyderat skierowany do ministra sprawiedliwości, czyli prośba o wyjaśnienie tych niezgłaszanych nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym skok czyli absolutnej wiedzy syndyka, władzy syndyka Kochańskiego. i i braku jakiegokolwiek nadzoru merytorycznego nad jego postępowaniem, mimo tego, że afera Skok-Wołomin już sam KNF, który potem był ten stary KNF oskarżany o, o czynny udział w tej aferze, mimo że sam KNF twierdzi, że, że jakby daje jasne sygnały, że to postępowanie nie może się toczyć siłami jednego człowieka, bo ten człowiek może być skorumpowany, może być. Może podlegać wpływom, czy to stricte przestępczych, czy, czy urzędniczo-przestępczych grup. I tak się w tym postępowaniu upadłościowym dzieje. Widzimy, że pan Łukasz Piebiak, to co zaczęliśmy, ten wątek, dzisiejszą dyskusję, w tej odpowiedzi na dezyderat broni syndyka Lechosława Kochańskiego, powołując się enigmatycznie na na swobodę działań wynikającej, tak zwaną ustawową swobodę działań syndyka. Może Czyli nie uchyla pełnej... się od jakiejkolwiek, jakiegokolwiek Może, nadzoru. Może panie prezesie, wiceminister Piebiak nie miał wówczas pełnej wiedzy na temat Lechosława Kochańskiego? Ja myślę, że pan wiceminister Piebiak miał wiedzę pełną, nie od dziś jest sędzią, nie od dziś współpracuje z urzędnikami, wysokiego szczebla, którzy wcześniej byli sędziami Sądu Gospodarczego przy ulicy Czerniakowskiej, gdzie większość afer gospodarczych, tych dziejących się w województwie mazowieckim, jest zamiatanych siłami bardzo sprawnego i skonsolidowanego układu syndycy, sędziowie, urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości tolerujących tolerujący te sprawy. To rzeczywiście tak się działo i ja myślę, że pan Łukasz piebie jak taka, taka prze, przewrotna, powie, prze, przekora, powiedziałbym, y, może sobie pluć w brodę, ale został ukarany nie, na, nie za to, co tak naprawdę, za co powinien zostać ukarany. Bo ten hej, o którym mówimy, ta... Tak, jak ja to określam, dziecinada jakaś zabawa w piaskownicy, sypanie komuś piachem po oczach i zabawa chłopców w krótkich spodenkach na Twitterach i na innych tego typu, tego typu platformach. To chyba nie jest te, tak gatunkowo ważna i, i cenna sprawa, jak afera wyłudzeń systemu bankowego której, której, której to klucz była afera Skok Wołomin, która się działa i które się działy w Polsce od przynajmniej 20 lat, bo to daje skalę uwikłania my, urzędników państwowych, polityków w tą aferę. Jeżeli jakiś urzędnik nie widzi tego i drwiąco i prześmiewczo mówi na kolejnym spotkaniu, w którym miałem okazję z panem Piewiakiem się ścierać. To było, to było rok później, w 2018 roku, przełom lutego i marca, kiedy po interwencji interwencji naszej wielokrotnej u ministra Ziobry, i z wykorzystaniem wszystkich możliwych do tego celu, włącznie z, z audycją w telewizji Trwam, ci urzędnicy zdecydowali się stanąć przed nami i próbować się tłumaczyć z tego, że dokonali pewnego fałszerstwa, czyli wyprodukowali opinię prawną, pod którą podpisało się Ministerstwo Sprawiedliwości z imienia i nazwiska pan, pan Michał Warchoł, a pan Łukasz Piewiak dzielnie mu sekundował w jego linii obrony, twierdząc, to już chyba kpina sprawa, że że to tylko opinia i, i, i każdy sobie może taką opinię wysłać z palca, a to, że jest na papierze firmowym Ministerstwa Sprawiedliwości, i to, że potem każda z instytucji, która jest tak naprawdę uwikłana w aferę Skok Wołomin, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, i, i Narodowy Bank Polski za przeproszeniem podciera się tą opinią Ministerstwa Sprawiedliwości, wyłączając środki pieniężne z masy upadłości Skoku Wołomin i tym samym de facto likwidując niebezpieczeństwo, że udanego przetargu na sprzedaż Skogwomin. Bo to wyłączenie środków pieniężnych to jest praktycznie skasowanie tych 200 milionów, które, tych zdrowych kredytów, które spłynęły ze, ze, ze spłaty do, na konto syndyka Kochańskiego w ciągu tych 4 lat I tak naprawdę tylko dlatego to postępowanie tak długo się toczy, żeby te kredyty zostały spłacone i wyłączając środki pieniężne. Likwidujemy niebezpieczeństwo, że ktoś nam się w ten interes, mówiąc kolokwialnie, fetnie i że jakiś na przykład zagraniczny bank lub jakiś niebędący w układzie zdyscyplinowany bank krajowy będzie miał ochotę zakupić aktywa po skoku wołomi i zakupić historię tego przekrętu wieloletniego. To, że pan Łukasz Piebiak odgrywał tym bardzo ważną rolę, to nie mam żadnych wątpliwości po jego argumentacji, po jego lekceważącym stosunku do nas i do całej sprawy. No może wtedy już, z tego co pamiętam, coś, coś zajmował się intensywnie swoim telefonem, może wtedy już zajmował się tą, głowę mu zaprzątała ta afera hejterska, nazwijmy to a nie zajmował się sprawami istotnymi. To znaczy zajmował się tylko w interesie tych, którzy aferę z Kogwołomin mieli zamieść pod dywan. Pan mówi o tym, że jeszcze w 2016 roku były chęci do podjęcia działań w sprawie tak. afery z Kogwołomin, by tę aferę wyjaśnić i pociągnąć do mhm. odpowiedzi poszczególne osoby. Mówi pan o ministrze Ziobrze, o prokuratorze Masło, a jak wtedy wówczas zachowywał się prokurator generalny Andrzej Seremacz? Prokurator Seremet to był bardzo krótki okres kontaktu z panem prokuratorem Seremetem, bo on dosłownie już jakby z, to było po wyborach już, już zdawał urząd, jakby zachowywał się w sposób obojętny, bym powiedział, co świadczy o tym, że jedna i druga strona sceny politycznej przebierała nogami przy tej aferze tak naprawdę prokurator Serement też nie pał za specjalną chęcią do zajmowania się tym, już nie mówiąc o fakcie, że był parę lat już tym prokuratorem generalnym, a afera z Kogłowami nie stała się nagle. Ona trwała przez te, i tutaj jak każdy z, z aktualnie rządzących używa tej frazy, przez osiem ostatnich lat. Tak, rzeczywiście za czasów Platformy Obywatelskiej ta afera cały czas trwała, te wyłudzenia trwały, wypływ pieniędzy w gotówce z, ze Skoku Wołomin miał miejsce. Ja myślę, że pan prokurator Seremet, gdyby chciał i miał dobrą wolę, to mógł znacznie wcześniej zająć się, zająć się czy wysterować prokuratorów na zajmowanie się w sposób poważny aferą Skoku Wołomin. Być może nie doszłoby do niej, do takich rozmiarów. Ale tutaj jakby można powiedzieć, że kolegialnie, wspólną decyzją, tak jak pan sobie przypomina, nagrania Taśm, Morawiecki, Jagieło, wszystkich wielkich graczy polskiej sceny politycznej, zapadła decyzja o tym, że to ma się skończyć upadłością, bo to najbezpieczniejszy sposób. Dlatego afera skok wydarzyła się wtedy, kiedy się wydarzyła. Nie sądzę, żeby pan prokurator Seremet nie miał wiedzy na ten temat, bo gdyby nie miał wiedzy, to mógłbym podejrzewać go, że jest laikiem. Jedyną osobą, którą jakby, tak jak pan zauważył z, z tych z tych pis pana prokuratora Masło i, i to, że pan Ziobro na początku swojej kariery prokuratorskiej miał szczere chęci zajęcia się tą aferą, był pan Zbigniew Ziobro. Być może być może dlatego został w sposób taki szczelny otoczony sanitarnym kordonem bezpieczeństwa i być może dlatego tacy urzędnicy jak pan Piebiak czy kolejni, pan Warchow i inni, współpracujący tak naprawdę ze starym układem sędziowskim w Sądzie Gospodarczym. A to bardzo ważny układ, dlatego że jest to układ, który praktycznie tworzy prawo, który który pisze prawo, to Sąd Gospodarczy przy Unijce Czerniakowskiej, to, to sąd, którego jakby pomysłodawcą, czy pierwszym prezesem był pan mecenas Piotr Zimmerman i to Kancelaria Zimmerman Filipiak pisze bardzo dużo, pracuje na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, między innymi ta kancelaria, według relacji pana Michała Wosia, który jest podpisany sekretarza pana, pana Zbigniewa Ziobry, który jest podpisany pod tym pismem, ta kancelaria brała udział w bardzo, podejrzanym, bardzo podejrzanej i szybkiej notyfikacji prawa upadłościowego pod kątem wprowadzenia tzw. dyrektyw unijnych, które, które, które nie, zdążyło, nie zdążyło Ministerstwo Sprawiedliwości i Finansów prowadzić przed upadłością Skoku Wołomin i tylko dzięki temu o aferze Skoku Wołomin możemy mówić, ale powtarzam jeszcze raz, bardzo istotny układ e, Sądu Gospodarczego, e, z którym Pan e, Piebiak przez swoich urzędników, takich jak chociażby Pan e, pa, Pan e, Szczepanik były sędzia Sądu Gospodarczego, a autor e, tej osławionej opinii o wyłączeniu środków pieniężnych, to tej opinii Pana Szczepanika bronił ramię w ramię pan Piebiak i pan Warchow. Minister Ziobro przysłuchiwał się tylko tej dyskusji. Widać było, że jest w pewnej, moim zdaniem, był w pewnej defensywie czy izolacji. Być może decyzje polityczne to do tego, jakim trybem ma się potoczyć afera Skogwołomin, wtedy już padły i po prostu. No, nie, miał innego, nie miał innego wyjścia, ale do czego to prowadzi, widzicie Państwo sami. Ci urzędnicy, którzy, którzy tak naprawdę powinni się zajmować aferami finansowymi i, i, i nadzorować, i przede wszystkim wymienić syndyków w tak istotnej aferze na, na osoby wiarygodne i o nieposzlakowanej opinii, stojąc na świecy w przypadku takich afer pogrążają tak naprawdę ich szefa. Bo to się stało. Minister Ziobro bez wątpienia stracił. Pan mówi, tak, minister Ziobro miał szczere chęci, by aferę Skok wyjaśnić. Mam w kontaktach z nim. To co w takim razie było tym punktem zwrotnym, tym momentem, w którym minister Ziobro, jak to pan powiedział przed chwilą, został otoczony kordonem bezpieczeństwa? A Myślę, że po prostu minister Ziobro zrozumiał w pewnym momencie, ktoś mu dał do zrozumienia, jaka jest jego rola, że tej afery nie dotykamy, bo to, że zarówno prezes Kaczyński deklarował zajmowanie się, zajęcie się i rozliczenie tą aferą, jak i, jak i przed wyborami cała, cała prawa strona, ale również Platforma Obywatelska, to, to wszystko tak. Tylko, że y, proszę zwrócić uwagę, że Rozliczenie na poważnie tego typu afery niesie naprawdę kardynalne niebezpieczeństwo dla tej, powiedziałbym, skarłowaciawej, skorumpowanej polskiej sceny politycznej. Niesie niebezpieczeństwo rozliczenia ich źródeł przychodów, rozliczenia źródeł finansowania polityki. To, że to się działo od lat, i nie tylko Skok Wołomin był, był tego przykładem to ci świadkowie, które trafiają do stowarzyszenia, których nie znaliśmy wtedy, w 2016 roku, kiedy było składane zawiadomienie do prokuratury i kiedy były nasze przesłuchania przez pana Krzysztofa Masło, nie wiedzieliśmy o tych szczegółach. Gdybyśmy wiedzieli wtedy, gdybyśmy znali szczegóły, może nie tak łatwo byłoby wymienić prokuratora, awansować i rzeczywiście coś by się dało w tej sprawie ruszyć, ale. To jest bardzo silny układ, układ sądowo-prokuratorski. Niektóre z tych nazwisk, jak Panu wspomniałem, wiążą się ze sprawą tego pana, który był poprzednio z nami, przedsiębiorcy, pana Krzysztofa Domkowskiego, który został pozbawiony firmy w 2010 roku metodą na przez ten sam układ. Skradziono mu w bezczelny sposób 40 milionów złotych na, na zlecenie kontrahenta hiszpańskiego, tak naprawdę. I tą sprawę domykali ci sami ludzie. Pan Lechosław Kochański. Ma pan pismo z sądu, o którym nazwisko, o którym wspominał poprzednio pan Krzysztof Domkowski, przewodniczącego sądu gospodarczego, pana Marcina Krawczyka, który według relacji pana Domkowskiego, dopiero po wizycie ABW. Po trzyletnim przetrzymywaniu akty, które, w których były sprawozdania Lechosława Kochańskiego sfałszowane z wartością tej spółki Lampol, wycenionej według niego na złotówkę z tych 40 milionów, dopiero po wizycie panów z ABW tenże przewodniczący wydziału oddał te akta po prostu. Dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po... się zaangażowała w tę sprawę, no myślę, sprawę że, no myślę, że, pana Myślę, że tylko dlatego, że tak się nieszczęśliwie złożyło, że pan, matka pana Dąbkowskiego była prokuratorem przez wiele lat, chyba prokuratury apelacyjnej i miała tam duże, jakby osobisty mir i kontakty. I któryś z prokuratorów apelacyjnych postanowił jej pomóc, I, i tylko po tej interwencji coś takiego miało miejsce. My nie mamy takich koneksji. Nie możemy wejść do e, biura. E, no tak, ale to jest kominiarka. takie Wykorzystanie służb specjalnych do celów. Okej, okay, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś jest na tyle nienormalny, że zakłada, że można na, na podstawie rzetelności 700 zł, e, postawić stan upadłości spółkę, która, która, którą produkcja, która ma produkcję na poziomie 3 czy 5 milionów zł miesięcznie. I ktoś to akceptuje, to chyba on jest istotą grupy przestępczej, nie ten ZBB, który wchodzi, żeby mu te dokumenty wyrwać. Zgoda, ale chyba jednak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinna być do takich spraw angażowana. Widzi Pan jakąś inną metodę? Jeżeli tak, to bardzo proszę podać sposób, w jaki można spra sprawić rzetelność dokumentów w przypadku dokumentacji dotyczącej... Portfela kredytowego Skogwomień, którą generuje Syndyk Kochański, bo nie ma takiej możliwości, bo jak pan zauważył, pan Łukasz Piebiak twierdzi cały czas, że syndyk nie łamie prawa i działa zgodnie ze swobodą, jaką daje mu ustawa, i nie zamierza postawić syndykowi prokuratura od ponad czterech lat zarzutów w tej sprawie. To postępowanie, które zaczął pan Masło, toczy się już prawie pięć lat. I w tej chwili toczy się gdzieś w Białym Stoku. Przesłuchiwani są tak naprawdę tylko te osoby, które, które wytypowało do tych przesłuchań stowarzyszenie. Dzieje się pewna prawna farsa. Stoją za tym prokuratorzy, pan prokurator Ostrowski, pan prokurator Grzyb, również pan prokurator Święczkowski, który rzekomo te zespoły prokuratorskie organizował, które miały się zajmować sprawą syndyka Kochańskiego. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mamy do czynienia z tego typu zmową urzędniczą na najwyższych szczeblach, mamy do czynienia z tym kordonem sanitarnym, o którym wspomniałem, no to cóż możemy jako pojedynczy ludzie, nawet tacy jak pan Ziobro. Nie myślę, żeby się osobiście w to angażował, bo, bo jest w jakimś układzie politycznym i musi, musi robić to, co jego formacja polityczna postanowiła. Ale myślę, że może przez te cztery lata zdobył jakąś wiedzę i tym, który, którzy próbują tą aferę z Kogłołomin, teraz ostatecznie na tym etapie sądowym skręcić. Ja mam ciągle jeszcze nadzieję, że ten zdrowy układ w prokuraturze się, mówiąc kolokwialnie, odwinie. To jesteśmy przy prokuratorze Masło, minister Ziobro państwa zapewniał, że od, do sprawy Skogwołomin oddeleguje najlepszego e, prokuratora. No i prokurator Krzysztof Masło sprawą zajmował się miesiąc. Dlaczego tak krótko? Co się stało? Są metody takie, że <laughs> awansuje się przeważnie prokuratorów, którzy wykazują zbyt daleko idącą wnikliwość, bo prokurator Masło, który kilkakrotnie przesłuchiwał członków naszego stowarzyszenia, deklarował w ciągu miesiąca, dwóch wypracowanie odpowiednich decyzji. Jedną decyzją na ten moment tego nadużycia uprawnień syndyka to było po prostu postawienie mu zarzutu i pozbawienie go licencji syndyka i zmiana syndyka w tym postępowaniu to się nie stało stracił stanowisko pan Masu awansował Dlaczego postępowanie prowadzi prokuratura w Białym Stoku pan o tym wspomniał No myślę że to jest taka prokuratura która jest bezpieczna prowadzi to postępowanie już prawie 4 lata jest daleko od Warszawy może sobie to postępowanie prowadzić do końca świata i dzień dłużej ważne żeby nie było decyzji takiej która która może zagrozić interesom grupy przestępczej, urzędniczo-przestępczej kryjącej, kryjącej aferę z To bardzo daleko i myślę, że to jest podstawowy czynnik. Słynny zespół prokuratorów, prokuratury krajowej w osobach pana Święczkowskiego, Ostrowskiego i Grzyba nie był w stanie wyjaśnić, dać nam odpowiedzi na pytanie, Dlaczego aż do Białego Stoku mamy jeździć składać zeznania, a widzi Pan tam kilka, a dostaliśmy tych wezwań kilkanaście, bo wszyscy świadkowie, którzy byli zgłaszani, to tak naprawdę y, byli ludzie y, denuncjowani przez stowarzyszenie, bardzo wysocy urzędnicy, y, posłowie, politycy. Y, no cóż. Y, ten kordon sanitarny, jak pan widzi, działa. Nie tylko na, na poziomie Warszawy. Jest on bardzo szeroki i kryje tą aferę w sposób bardzo precyzyjny. Pan ma jakiś kontakt obecnie z panem Sopą? Ja z panem Sopą nie kontaktowałem się nigdy, bo to jest osoba, która stoi, stoi za. Miałem taki kontakt pośredni, po prostu świadkowie, którzy opowiadali mi o tej aferze od, i uczestniczyli w niej od blisko trzech lat, opowiadali o kontaktach z tym człowiekiem, opowiadali o wyjątkowych jego koneksjach, o powoływaniu się na układ w Magdalence, o po prostu pracą dla chłopaków z Magdalenki. Rozumiem, że te pieniądze w gotówce, które pan Sopa pobierał i te, te nieruchomości, które przy okazji... Nie tylko afery skok Wołomin, ale również te tzw. afery bankowej warszawskiej, która rozgrywała się w PKO BP, w latach 2000, 2005 chyba, czy może jeszcze trochę wcześniej. Pan Sopa i jego grupa, jego, jak to nazywam, bankowe komando śmierci, pozbawiło wielu ludzi mieszkań, pozbawiło wielu ludzi oszczędności, nieruchomości. Jest bardzo silne, to lobby. Jak pan widzi, to są artykuły z prasy chyba z 2002 roku o, o aferze bankowej właśnie, w której pierwsze wyłudzenia ćwiczyła grupa pana Piotra Sopy. Potem w cudownych okolicznościach od tego osobnika jeszcze po upadłości z Kogło miał się świetniej. I, I ochraniał interesy tych, którzy tą upadłość, w tej upadłości asystowali. Między innymi znane są opowieści o tym, jak, jak honorarium pobierał pan Gazda z kancelarii mieszczącej się w paście po wcześniejszych wizytach w banku w celu pobrania gotówki pana Sopy. To są historie, którymi prokuratura niestety nie chce się zainteresować, chce od nas pozyskiwać wiedzę teraz. Przez cztery lata nie miała ochoty pozyskiwać tej wiedzy od nas, a nie od tych świadków, którzy opowiadają o nadzwyczajnym farcie i nadzwyczajnych wpływach politycznych pana, pana Sopy, ale to nie tylko jedno nazwisko, bo, bo, bo z tym nazwiskiem związani są jego partnerzy biznesowi, tacy jak pan Filip Pukaczewski, jak pan... Adwokat Krzysztof Siemaszko to osoby, które w cudowny sposób od pana Sopy w końcowej fazie operacji Wołomin przejmują najbardziej intratne nieruchomości i pozycje kredytowe. Nie potrafią tego wytłumaczyć, dlaczego je przejmują tak zadłużone nieruchomości. Odbywają swojego rodzaju objazdy po całej Polsce, gdzie właściciele, którzy zostali wkręceni w te kredyty, zostają zastraszani i wyrzucani z tych nieruchomości. Po prostu przygotowują się ci panowie do, do przejęcia tych nieruchomości i tych wierzytelności od Syndyka Kochańskiego, bo, bo taki był plan. Są w świetnych relacjach z panem Syndykiem Kochańskim, ale może... Może, może to wszystkim tym prokuratorom wysoko postawionym od sędziego Piewiaka po, po prokuratora Święczkowskiego wydaje się normalne, i może im się wydaje, że to tak powinno być: że, że te pieniądze muszą wszystkie zniknąć i to nie może być rozliczone, że, że to jest przypadek, że, że, że taki adwokat Siemaszko jest spokrewniony z słynnym profesorem i byłem prokuratorem krajowym, panem, panem Siemaszko. Może to wszystko są przypadki, nie wiem, a może to jest tak, jak pan napisał w, w tytule poprzedniej audycji, taka istota państwa teoretycznego, państwa z dykty, państwa, które nie istnieje, które, w którym kliki wywodzące się ze służb, ten postmagdalenkowy układ, na który powołuje się cały czas pan, pan Sopa i którego obrońcą dla państwa ciekawości jest. Zaufany prokurator prokuratury wojskowej, zaufany pana Macierewicza, pan Dariusz Raczkiewicz. Od początku, którego chroni i pośredniczy w kontaktach z, z panem Kochańskim, pośredniczy, pośredniczyła kancelaria bardzo znanego warszawskiego adwokata, pana Marka Chmaja. Może to jest normalne, że to tak ma działać i my mamy się kopać z koniem. Może to jest normalne, że te wielomilionowe kredyty, nawet takie, które, których niektórzy z beneficjentów przestraszyli się i chcieli je spłacać. Chociażby ta, ta, tacy jak z, ostatnich, z ostatniego miesiąca, który przypo, przywoływaliśmy te przykłady, pan Machtynger i pan Gardocki, kredyty na blisko 30 milionów i chęć do spłaty połowy tej wartości. Może prokuraturze się wydaje i tym urzędnikom, że te pieniądze muszą zniknąć, muszą się spalić, że te półtora miliarda, które, które tutaj w wycenie instytucji konsultingowej pracującej na zlecenie banków zagranicznych, które były również uprawnione do zakupu skoku wołomin, i w których jest kwota blisko półtora miliarda złotych do odzyskania, może one się po prostu muszą spalić. I to jest ta wartość. Wartość utrzymania władzy w Polsce to jest ta istotna wartość, te, te pieniądze, które się tam zamiata przy pomocy tego układu sędziowsko-prokuratorskiego, legalizuje się po prostu w postępowaniu upadłościowym, tym, które się toczy na ulicy Czerniakowskiej. To chyba dzięki tym pieniądzom tacy urzędnicy jak pan Piebiak zajęli się hejtem, aferami hejterowskimi, no to jest żenujące generalnie, ale, ale może nie ma takiego zła, które się nie jest w stanie przerodzić w dobro. Może to, że pokazujemy, mówimy po nazwiskach, o tych uwikłaniach sprawi to, że, że w końcu ci świadkowie, tacy jak my, którzy składali zawiadomienia od początku na, na tą grupę przestępczą de facto w Sądzie Gospodarczym na ulicy Czerniakowskiej. Może ci ludzie zostaną w końcu przesłuchani? Nie wiem. Ostatnio dostaliśmy odpowiedź po interwencji u ojca Ryzyka, bodajże dwa tygodnie temu. Niestety dostaliśmy odpowiedź negatywną ze strony mediów ojca Ryzyka, że nie zajmą się tą sprawą przed, w trakcie kampanii wyborczej. To mnie napawia głębokim smutkiem. Dlaczego w trakcie kampanii wyborczej? Taka jest argumentacja jednego z redaktorów, że to w trakcie kampanii wyborczej nie można się zajmować sprawami, które rzucają cień na wybudowane przez te 30 lat tej polskiej pseudodemokracji autorytety. Rzucają cień, no nie wiem, na, nie wiem na kogo. Na, no na wszystkich od lewej do prawej strony no możemy pokazać zdjęcia tych beneficjentów. Imprez Skoku Wołomin i, i nazwiska kredytobiorców zacząć wymieniać i, i ich powiązania gospodarcze. No i to nie, nie, niewątpliwie będzie się kładło cieniem. No nie wiem, mogę jedno nazwisko dla przykładu wymienić. Pani Jolanty Zbyl, przepraszam, pani Krystyny z e, Tylko dlatego wymieniam to nazwisko wśród kredytobiorców, że to osoba e, chyba troszeczkę sympatyzująca, wydaje mi się, pod względem zainteresowań z panem Sopą, bo właścicielka galerii malarstwa. A pan Sopa. Oprócz tego, że prowadził w słynnym budynku pasty taki swoisty oddział skoku Wołomień, gdzie werbował kredytobiorców, i potem tam im upokarzał, pozbawiał całego majątku. Jeżeli zastawili ten majątek, pod, podłożyli je pod kredyty, pan Sowa prowadził pan tam również galerię malarstwa. Zresztą sam był miłośnikiem jest malarstwa kosaka i ma wiele, chyba bardzo wartościową galerię tego autora. Myślę, że może to od tych państwa związało. Może dzięki temu pani z tak świetnie bawiąca się na ostatnim balu dziennikarzy u pana Skowrońskiego, który też jest kredytobiorcą z na ulicy Foksal, może dzięki temu dostała ten kredyt na ponad 3 miliony i w ogóle go nie spłaca, a może dzięki jakimś powiązaniom towarzyskim z panem Janem Marią Tomaszewskim, kuzynem pana prezesa Biereckiego, przepraszam pana prezesa Kaczyńskiego. Może to są te autorytety, którym które nie może spaść aureola z głowy w kampanii wyborczej. Tak to widzę. Jest to, jest to naprawdę bardzo sprawa niebezpieczna, bardzo sprawa niewygodna dla wszelkich politycznych decydentów w Polsce. Staram się mówić konkretnie, podałem jakieś dwa przykłady. No, macie chyba Państwo świadomość, że ym, najlepiej o tej sprawie nie mówić w ogóle. I to, co pan Biebiak robił na tym spotkaniu z nami, że sobie tam smsował czy twitterował, to było bardzo rozsądne z jego strony. Pan mówi o tych galeriach zdjęć z imprez, z rautów, z koku na których można zobaczyć tak. promin, prominentnych polityków. Do tej sprawy odniósł się m.in. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, tak. który... Przyznawał, tak, oczywiście bywałem na tych wydarzeniach, na tych balach, ale to nic złego, to nie powód do stygmatyzowania. Nie, to powód do stygmatyzowania, bo gdyby pan Jacek Sasin y, autoryzował swoim nazwiskiem, y, swoją już w tej chwili bardzo poważną y, funkcją w państwie polskim, jakąś instytucję, która przyczyniła się do tego, że Polakom żyło się lepiej. Nie, pan Jacek Sasin autoryzował swoim nazwiskiem, a pan Mateusz Morowiecki również to robił, realizując razem z panem Gazdą film Bitwa Warszawska, chociażby, nie mówię o jego innych związkach, już w trakcie postępowania opadłościowego, którym też się skompromitował w kontaktach z nami, nie był w stanie podjąć żadnej rzeczowej dyskusji i powiedzieć, dlaczego nie ma zamiaru... Wzbogacić e, polskiego sektora bankowego przynajmniej te półtora miliarda złotych wyłudzone ze Skok Wołomin. E, ja myślę, że to jest, e, to jest farsa, to tłumaczenie pana Jacka Sasina. E, jak ktoś będzie chciał głębiej poszukać związków, to niekoniecznie pan Sasin mógł brać kredyty ze Skok Wołomin, mogli brać jego znajomi a nazwisko Sasin przewija się tam wśród członków Skok Włomin bardzo często. Nie bądźmy dziećmi, nie liczmy na to, że jakiś polityk, o którym, czy politycy, o których pan Serafin, jeden z kozłów ofiarnych afery Skok opowiada, że, że te koperty były przekazywane i, i czas kampanii wyborczej był tak trudny na zarządu Skok że oni się obawiali, że znowu trzeba będzie ileś tych tym politykom wypłacić pieniędzy ze swoich pseudozysków. No, 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 no nie czarujmy się, ta afera, tak jak opowiada w podsłuchanych rozmowach naczelny bankier czy bankster pan Mateusz Morawiecki ze swoim kolegą, musiała być zamieciona. To, że zdarzył się wtedy w 2013 roku jakiś kosmita, pan Rostowski, któremu się wydawało, był wtedy ministrem finansów że to powinno być jak najszybciej przejęte przez inny bank, bo, bo to nie może się skończyć takim skandalem finansowym, bo tam jest czarna dziura i ci panowie przyznają, że około 3 miliardów już wiedzieli wtedy. To on zostaje kopnięty za przeproszeniem w tyłek, spada ze stanowiska ministra finansów za czasów platformy. To chyba jasno świadczy o tym, kto tutaj rządzi. To jest tylko powłoka polityczna. Tak naprawdę grupa trzymająca władzę. Ten przysłowiowy pan Sopa, czy ci sędziowie Sądu Gospodarczego, to jest taka twarda władza. To, co mówił pan Dąbkowski, że syndyk Kochański się śmiał z ministra Sobry z jego wpływów, mówił, że on może wszystko zrobić, tak naprawdę i, i, i zapewne nie boi, się, nie boi się tego układu. Widać, jak to jest słaby układ w Ministerstwie Sprawiedliwości, że można ich jakiś hejtem podrzucać ze stołków. To prawda. Tak naprawdę realne insygnia gładzy leżą zupełnie gdzie indziej. Ale chyba trzeba przypominać tym politykom, takim jak pan Sasin, gdzie się bawili, za czyje pieniądze pili i imprezowali i może chociaż zwróciliby to, co przepili. Bo tyle godności chyba trzeba mieć. Ja nie rzucam panu Sasinowi, że on wziął jakiś kredyt z kupu bo to może sprawdzić tylko, czy pośredniczył przez rodzinę, czy znajomych. A wiem, że tacy znajomi są, którzy kredyty brali. Znają mi pana Sasina. Nie będę w tej dyskusji uczestniczył jakby takiej przepychance, bo tym powinna się zajmować prokuratura, a nie my tutaj przed kamerami i z narażaniem, z narażaniem nas na jakieś roszczenia od takich osób. No, bo, no przecież jeżeli układ jest zapięty tak wysoko, że minister sprawiedliwości, czy wiceminister sprawiedliwości nawet tego nie widzi, no to już wyżej się nie da zapiąć tego układu. To po co w takim razie pan zajmuje się tą aferą? Pan jest oczywiście poszkodowanym, ale pan swoje aktywa odzyskał. Nie, ja nie odzyskałem Zyskałem swoje aktywów. Nie, nie, proszę Państwa, yy, nawet gdybym odzyskał swoje aktywa, to na pewno po tym, co przeżyłem, zajmowałbym się tą sprawą dalej. Bo to jest sprawa, która, tak jak pan zadał pytanie takie słuszne, po co, skoro spotkał się pan z taką niemocą na każdym etapie. No nie miałem wiedzy yy, na początku tej afery, że to państwo jest państwem teoretycznym, że zwracając się do jakiegokolwiek urzędnika czy polityka dowolnej opcji, e, będę słyszał odpowiedź tą, którą słyszałem od początku przy tej aferze, że w tej sprawie nic się nie da zrobić. To pierwsze słowa e, szefa BFG, pana Jerzego Pruskiego, e, aktualnie e, bankiera u pana Czarneckiego, w jednym z jego banków. E, nie miałem tego świadomości, ale myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo to pytanie, które pan zadał, po co? No ja nie chcę żyć w państwie teoretycznym. Po prostu zwyczajnie nie chcę żyć i, i staram się tym, co robię, go zmieniać. Być może to jest beznadziejna sprawa. Być może to jest sprawa taka, czy, czy, czy tego gatunku, po której nawet po śmierci wicepremiera Lepera nikt się nie zapytał o to, jak to się stało, że w takich dziwnych okolicznościach ten człowiek umarł. E, zakładam takie niebezpieczeństwo i, i, i daję Państwu pod rozwagę. No. Zajmujemy się tą sprawą tylko i wyłącznie e, po to, żeby e, nie utracić własnej godności. E, nie zakładamy, że odzyskamy te finanse, bo bardzo ciężko złodzieją wyrwać te pieniądze, szczególnie że one są tak, przeznaczone na tak klubne cele, jak polityka. Ale e, Proszę nie, nie mieć pretensji, że te beznadziejne sprawy i nie podejrzewać nas o to, że robimy to z jakichś innych pobudek poza zwykłą ludzką godnością. Na zakończenie programu, panie prezesie, pytanie od widza. Dlaczego pan Karniński zachowuje się w sposób tak obrzydliwy, że obgaduje media narodowe w telewizji CW24, że praca mediów narodowych na temat skoku to tylko brzęczenie bąka? Ja nie słyszałem takiej pańskiej wypowiedzi. Padły takie słowa? Znaczy, to, to nie jest, być może padły, no musiałbym dokładnie przesłuchać, bo tych audycji było wiele. Brzęczenie bąka, to to jest coś takiego niegroźnego. To nie jest coś obrzydliwego, tylko mówiąc o tym, że w tej całej ciszy medialnej słyszymy głos, bo proszę zwrócić uwagę, że miał pan wczoraj na przykład przykład yy, yy, u pana Marcina Roli w telewizji w Realu 24. Wiele razy zaprasza poszkodowanych i cały czas sam mówi, jeżeli w ogóle mówi o tej aferze i rozmawia z kimś takim jak pan Wojciech Sumliński, z którym ja przerozmawiałem wiele godzin na ten temat i nigdy nie zajął się w sposób poważny tą sprawą. Bo wiem, że tą sprawą zająć się nie może. Bo pisze książki raz na cztery lata, bardzo ważne politycznie. Nie sądzę, żeby sam je wymyślał, albo sam zbierał na nie, zbierał na nie ma materiały. Cztery lata temu na, na Komorowskiego, teraz na Tuska. I, a czasu w związku z tym nie ma się zająć y, aferami gospodarczymi, od którego tak naprawdę zależy kształt polskiej sceny politycznej. To brzęczenie bąka to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że jesteście. Chyba to jest komplement w tym momencie, jedyną stacją taką tu warszawską, do której mogę przyjść i porozmawiać z Wami na ten temat. Myślę, że to chyba wyjaśnia słuchaczowi. To postawimy w tym miejscu kropkę. Moim i Państwa gościem był Marcin Karliński, prezes Stowarzyszenia Świętego Michała Archanioła. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję